Ole słoneczko, weźmy się, przesuńmy. No, gdzie? Ale słoneczko też będzie się przesuńmy. Ty, bo będę o tak cały dzień wyglądał na filmie. No, opatrz się słoneczne. Mam. Sobie wóz jadę. Ale ty, Tomek, jesteś mądry gość. Skoro świeci słońce, włóż okulary. No, bo to są okulary. A że ja prezencik od świętego Mikołaja dostałem, już pod mój nowy rower, pod kolor. Weź, zimne ręce, masz jak lekarz, to ze stesko. Sa. Pokaż sobie ten okulary, co to jest. To moje. Zielonym szklem. Szklem? O, dobra, ze szkielkiem. Zobacz, jak ty wyglądasz. Szkielko, szkielko. Ty masz szkielko. Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil. I nie Kamil. A jestem w okularach Bikos, ponieważ słońce mocno świeci, czyli idzie do wiosny, aczkolwiek fakty są takie, że dzisiaj w Suwałkach minus 24 stopnie było w nocy. A Suwałki to w miarę niedaleko. A Suwałki to biegun zimna jest, no. Tak, a u nas podobno było minus 16, przy czym nieprawda. U mnie nie. To pomówienie są. Tak. Zaczynamy od maila analogowego. Pan Tomasz się trochę przestraszył, jak dostał taką pocztówkę, bo jest napisane zajęcie komornicze i Tomek myślał, że mu już na chatę wchodzą, tak, albo na firmę wchodzą. Ale to się okazuje, że to jest bardzo ładny mail analogowy. Polski rower na polskie drogi. Automotor. Państwowe wytwórnie uzbrojenia w Warszawie. Fabryka broni w Radomiu. Tu w Warszawie czy w Radomiu? Powiedz. No w Radomiu. Mojej cioci męża. Brat, to był dyrektorem w tej fabryce broni. Co ty mówisz? Ty masz konszachty, tutaj szwalbę od dziadka, tak, tutaj tu też. Fabryka broni. Wielce szanowni, ponownie serdeczne pozdrowienia z dawnej stolicy województwa radomskiego i nadal czekam na odcinek z ulicą Szkolną w tle. Pojedziemy na tą Szkolną, ale to bliżej wiosny. A ja tam nie chcę. A czego ty się boisz? A co tam ciekawego pokazywać? To biedni ludzie są, Tomek. W sensie nie, że biedni, że finansowo, tylko... Ale my nie musimy, tam przyjedziemy tylko sobie rowerami przez Szkolną, chcą Tomek, ze Szkolną. Jak chcesz to... uścisnąć dla niedoszłego nie. prezydenta dłoń, to mów, ale to... Ale taki jest narodu głos, a, że rozumiem. Chcą na Szkolną, no. Kochani, a dzisiaj coś bardzo fajnego, ponieważ rowery, które, kurczę, one są super fajne i są tak naprawdę dla większej ilości potencjalnych klientów i jeźdźców, niż się zdawać może, a na pewno więcej ludzi powinno troszeczkę jeździć na takich rowerach, niż na gravelach z barankiem. Ponieważ są to rowery? Gravel z prostą kierownicą. Tak? I na troszeczkę chyba szerszym tajeresie. Nie, niż 40. Jesteś przygotowany do odcinka. Także to jest taka opona, jak siedzi w każdym gravelu Treka praktycznie. Tak, a więc przed wami FX Sport od Treka z USA. Karbonowe rowery, które tak naprawdę jakby wsadzić baranka, to byłyby gravelem. A kiedyś chyba YouTubeist przysłał taki rower z barankiem. A nie, to Dual Sport był. Dual Sporta z barankiem? Był na jednym filmie. U, ja nie pamiętam troszkę tego. Ale opowiadaj, Tomek, o rowerach. No co tu opowiadać? Jeden, drugi jest na tej samej ramie karbonowej, to jest OCL V400, czyli to jest ten najprostszy karbon, tak? No, ale... Mów, przepraszam. Ten kolor, co jest bliżej ciebie, jest przekozacki ten kolor. Jeżeli ktoś potrafi czytać z ruchu warg, on oczy. I tak naprawdę powiem wam, ten koło ciebie jest wyceniony na około tam 12 tysięcy. Tak. Mój jest wyceniony na 8700 i tu ja miałbym zagwozdkę, który rower kupił. Ale ja mam teraz zagwozdkę i to jest pytanie do YouTube-widzów i do ciebie. A czy jeśli do tych rowerów wsadzić kierownicę typu baranek, czy tą cena by nie poszła w górę? Poszłaby pewnie, no bo kierownica pewnie droższa. Ale patrz teraz, bo przykładowo, on jest na GRX-ie, ma korbę GRX, zmieniarkę tylną GRX. Łapy musiałbyś dokupić, które są droższe. No ale wiesz, do czego zmierzam? A najtańszy, żeby tak poszukać filozofii w tym wszystkim, a najtańszy checkpoint, czyli gravel z krwi i kości karbonowy... 17. Ale z napędem 2x11. No właśnie. No i też jeszcze kolej... No co? No tak, no. No. Bo tu mocowanka ma. Tak. No tak, ale napęd inny, no jest. Jak inny? No 2x11, tu masz 1x11. Dochodzi koszt łap, korba i inna przednia przyrzutka. Kierownica? No kierownica, no. Główka jest inna, zobacz.
bo jest niższa główka w gravelu, ten ma wysoką, rama, no. Ma w inną geometrię, ma wysoką główkę, nawet ta M-ka ma wysoką No tak, ale jak już jak jesteśmy w tym miejscu, bo czekaj, powiedziałeś o cenie czy nie? Ja dzisiaj ten, tak, mówię około 12, ten 8700 jest wyceniony na tyle. Tak, ja przepraszam, ale dzisiaj troszeczkę roztargnienie za duże, ponieważ taki trening na strawie wszedł mocny. Weź! Dobra, nie trening, przepraszam, przejażdżka rowerem. Dokładnie. Że mi aż się w głowie trochę kiełbasi i tarabani. Co się pan tak tarabanisz do tych drzwi? No ale właśnie porozmawiajmy o tym. No bo jak jest baranek, to dużo ludzi kupuje gravela z racji na to, że ma wiele chwytów, tak? Bo masz, no możesz tak sobie tak trzymać jako raz, możesz tak, dwa jako tak, łapy, tak, no i tak. Trzy jako prędkość no. Kosmiczną na tablicę atakujesz. No ale tak naprawdę chyba dużo wygodniejszym jest coś takiego jak to. Macie pytanie, czy wygodniejszym, czy nie. No właśnie, to zależy. To myślisz, że to jest bardziej chwyt komfortowy, a tamto sportowy? Generalnie największą różnicą, Tomek, według mojej wiedzy, rozchodzi się wszystko o geometrię roweru, ponieważ checkpoint, on sam z siebie, będzie rowerem troszeczkę dłuższym, wygodniejszym. Tutaj plecy będziemy mieli bardziej pod kątem prostym. No tak. Więc ten rower sam z siebie jest wygodniejszy. Dodatkowo chwyty w tych rowerach są to chwyty ergonomiczne, które podpierają nam tą część dłoni, przez co nam ręce nie drętwieją. No i w skrócie, jest to bardzo fajny rower, ale nie na tak długie możliwości i wypady, jakie posiada checkpoint. Bo jemu jest bliżej, podejrzewam, do dual sporta niż do checkpointa. No zdecydowanie z do dual sporta. Tutaj jakby wstawić amortyzator RockShox Rudy na przykład, to on by się sprzedawał jak szaton. Przy czym i tak się bardzo dobrze sprzedaje, co jest w ale ogóle... Ale generalnie... Ciekawe, no. Ten stoi na nowej grupie Qs. A twój, i ten ma napęd 1 na 10. A tak. Twój stoi na GRX-ie. Tak. 1, 11. A to czemu tu nie wstawili Qs? No bo nie ma Qsa. 11-rzędowego? Nie, jest 11-rzędowy. No jest 9, 10, 11. No właśnie, no to ciekawe. No. Może to mi zostało. Z takich rzeczy. Wyszedł ktoś z magazynu, mówi, ty tu zaaplikujmy tu GRX-a, tego, będzie bardziej terenowy, to. Kontener jest i no. Zrobimy, no. I co mnie dziwi, bo tak, hamulce są te same w tym rowerze. No. Mostek jest ten sam, sztyca jest inna na pewno. Mhm. Ugniataczy mocy wybrałbym te chyba, w tym tańszym. To takie babcijne. Babcijne, ale masz większe podparcie i z takimi wypustkami, żeby noga nie szurała. Siodełko myślę, że w tym może być wygodniejsze, wiesz, bo jest szersze. Ty taki myśliciel jesteś. No, trochę tak. Tu ładnie troszkę wyszło. W innej marce. No, słuchajcie, to co jest najważniejsze... Miałbym problem z tym rowerem, który wybrać tak naprawdę. Ja wiem, co ty byś zrobił. Co? Kupił ten. No, bo ci kolor. Się podoba kolor. No i to jest właśnie tak, stety albo niestety, że często wybieramy coś, co nam się bardziej podoba, ale czy to jest rozsądne? No jest, no Tomek, trochę jak w życiu, można analogii szukać na wielu płaszczyznach. Ale chyba, że wybrałbym coś, ten co... no? I koła karbonowe do no niego. Dobrze, ale jeżeli chodzi o sam segment roweru FX Sport, bo mnie ciekawi jedna rzecz, jakbyś miał to porównać do samochodów, to jest jaki ja rodzaj nie, nie chcę samochodów? Porównać do samochodów. Ale ja nie mówię o marce. Tylko o rodzaju dla auta. Mnie to wszystko to SUVy, crossovery. Niby taka terenówka, ale w teren się nie zapuszczać. Tak naprawdę. Drogi szutrowe jakieś takie, ten. Ale nie mocny teren. Ale ty mi wiedzą imponujesz motoryzacyjną. A wiesz dlaczego? Prawo jazdy masz dużo krócej niż mam ja, ale wiedzę o motoryzacji i na pewno o naprawianiu samochodów masz dużo większą niż mam ja. Ale no tak, to jest taki SUV, którym można wjechać w teren, i przejechać przez crossover teren. Crossover może. Ale bo to jest różnica, SUV crossover. Ale nieduże, bo generalnie, jeżeli ktoś z was szuka roweru, którym chciałby pokonywać jakieś i krótsze, i dłuższe wycieczki, przy czym nie mieć geometrii sportowej, nie leżeć na kierownicy tak jak na gravelu, tylko cieszyć się tym, że uprawiamy aktywność, że jesteśmy zdrowsi, że się fajnie jeździ, to wtedy zdecydowanie taki ktoś powinien pomyśleć o FX Sporcie, bo raz, że mamy rower, który będzie dość lekki, jest w karbonie, dwa, że karbon on będzie miał właściwości jezdne lepsze. Ale wygodna pozycja będzie. Będzie, ale jest wygodna pozycja, czyli no to tak bym to sklasyfikował. Hmm. Że ktoś, kto po prostu lubi jeździć i chce mieć dobry sprzęt, bo umówmy się, można kupić FX Sporta fajnego, aluminiowego za 3, 4, 5 tysięcy i on też będzie koło. Super, ale jeżeli ktoś posiada większy budżet, chce mieć lepszy sprzęt, to można do karbolitu dorzucić. I tak jak sobie jeszcze myślę, cena 8700 za karbon od Treka to jest całkiem good price. To tak
To jest dobra cena, tak patrzę, tak szukam konkurencji dla tego pojazdu i chyba tylko... Giant ma coś takiego, co się nazywa Fast Road. Gdzie Tough Road. Oni to Frauda, a Fast Road to na cieńszej oponie stoi, no ale właśnie, mają Fast Rouda. No tak, no a Tough Road z kolei ale to dla tam mnie nie najbardziej ma w karbolicie za bardzo. Fikołkowaty rower to jest Marine najbardziej zbliżony do tego. Ja nie kojarzę Marina karbonowego. Ale aluminiowe, oni karbonu chyba nie ten. Nie ma za bardzo takich rowerów. No bo to jest myśl technologiczna amerykańska. I just want to tell you that America is the greatest place on earth. Ale tak mi się kojarzy, że o tutaj na przykład Arnold Schwarzenegger jeździ na takim. Nie wiem, ja go raz na facie widziałem. Tak, ale jeżeli przechodząc jeszcze do samych rowerów, czy Tomek, różnica z 8700 na 12, mając na względzie to, czym one się różnią, ma to sens? No właśnie tak jak tu z panem kamerzystą Felcikiem rozmawiałem, jest straszna różnica, a... Straszna? No straszna różnica, bo 8700 na 12, to policz sobie w pamięci, ile to jest. 3000 z kawałeczką. No, to jest dużo. That's a lot of money. I know. No. Za te 3000 możesz mieć tak do tego roweru ubranie jakieś, nie mówię lajkę, tak? No. Tylko jakieś sobie tam shorty, luźną koszulkę. Możesz już tu Garmina zaaplikować. No. Tak? Możesz mieć koszyki, światełka, w pełni wyposażony rower. Ale ja ci powiem, tak co ty mówisz, tu masz mocować te okulary z niej, mocowanie na schowki masz tutaj. Nie mogę, Tomek, to jest strasznie razi. Tu tylko widzę, jedna dziurka jest nagwintowana w widelcu. No. Nie wiem, na co jest jedna dziurka. A wiem, tu idzie bagażnik i pewnie tak idzie. Może coś do, albo też. Pod błotnik. No. Można duotrapa, tak jak powiedziałeś, ale to jest pikuś. No jasne, i wszyscy wiedzą, co to jest duotrap. Dzięki. To zaraz wyjaśnisz. No i fajnie. No a co to jest duotrap, powiedz? Generalnie w treku no. Mamy tutaj taką możliwość w ramię wsadzenia takiego, to nie no będzie nadajnik, odbiornik. Czujnik prędkości, kadencji. Tak, żeby to estetycznie było, bo generalnie jeżeli chcemy mierzyć kadencję oraz prędkość, a kadencja jest bardzo ważna i tutaj taki skrót troszeczkę. Jeżeli chcemy mieć zdrowe kolana, to powinniśmy jeździć w kadencji pomiędzy 90 a 100. Zawodowcy jeżdżą podobno po około 110. Ja to nie potrafię tak, bo wtedy mi się nogi by zakręciły, połamały na rowerze. Więc ilość obrotów jest bardzo ważna, żeby nie poniszczyć kolan. No a dwa, że to ładnie estetycznie wygląda, że nie ma tam jakichś takich o... zamontowanych, ja... tylko to ładnie estetycznie duotrap wchodzi w ramę. Proszę. Tylko ty człowiek kupujący taki rower będzie potrzebował miejsca na duotrapa i tujnika prędkości i kadencji. To jest jeżeli pytanie. Jeżeli chcę, ja na przykład bardzo lubię mierzyć, jak idę na rower, sobie prędkość średnią, maksymalną, dystans, czas. Lubię sobie pomierzyć. Jeżeli ktoś będzie chciał, no to fajnie, że firma pomyślała i nie trzeba montować jakichś kałabąków, które do niczego nie pasują, odstają, tylko sobie a estetycznie to skomponować teraz się w ramę. Na piastę. I na a korbę. Nie no Tomek, oczywiście, tu. Oczywiście Tomek, ja ci coś zdradzę sekret, no. Nie każdy chce kupić Garmina za 2-3 tysiące. No niby tak, ale na korbę i tak musisz zamontować czujnik. No ale to jest malutki czujniczek wtedy, tyci pyci. To samo praktycznie. Ale widzę, kolega, tu widzę Garminy, no. Ale ja ci przybiję, bo to jest jedna rzecz. Dla której warto żyć. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. I nie zmienia się nic. On ma miejsce na podpuraka. No nie. Ha, wieci. Co ty mówisz? O kurde. Są otwory przygotowane, także do karbonu hyc, myc, stopeczkę wkręcamy, jedziemy na lody, na fiździmiździ, na tiku-tiku do lasu i możemy dwa rowery hyc na stopkę. Czyli ty jak jedziesz tiku-tiku do lasu, to potrzebujesz mieć w rowerze podpurakę, żeby rower oprzeć. No jak przypnij. No bo jak ktoś robi w fiździmiździ w lesie, tak? No. To możesz je postawić i spiąć łańcuchem, nie? A wyjaśnij, bo ja nie do końca biegły jestem w tych twoich no. Skrótach. Myślę, co to znaczy fiździmiździ w lesie albo tiku-tiku? Żona ci wyjaśni potem. No rozumiem. To jej się pytać jak coś. Tak. Dziękuję. No. Proszę. Także jak zepniesz, to i niedźwiedź ci nie ukradnie tych rowerów i nic tu nie poszarpie, bo wszystko jest w środku, tak? Coś chcesz wiedzieć, to jeszcze... Tak podsumowuję. No. Żebyś tak jednym zdaniem mógł określić, dla kogo jest FX Sport. No właśnie ja nie wiem. Przestań się mazać. Chłopaki nie płaczą. Nie wiem, bo tu jest ma wygodną pozycję ten rower, tak? Siodełko ma w miarę okej. Okay. Tak. Są jakieś tam otwory na różne cybanty. Tak. Miejsce na stopkę. Tak. I wlatuje duotrap. Tak. Gdzie Madonkę nawet nie ma duotrapa. Tak. Tak. Ja myślę, to jest dla takich ludzi, którzy chcą mieć rower crossowy, ale lżejszy na sztywnym widelcu.
ale nie chcą baranka, bo się boją pozycji. No i bardzo dobrze. Opony mamy bardzo fajne, bo są 700 na 40, więc... Tak, ale tu można nawet grubszą opon ci wrzucić. Nie będą robiły za dużych oporów toczenia, będą się fajnie sunęły. Kurde, według mnie to fajna taczka. Ich się sprzedaje z roku na rok coraz więcej i to też jest fajnie, z racji takiej, że ludzie mają coraz większą świadomość, iż nie trzeba amortyzatora, bo takie kowadło tutaj w takim rowerze to by ważyło 2,5 kg. No. A jak dobrze napompujesz i tak dalej, generalnie amortyzator w mieście, to już mi się to nie bardzo zgrywa sens tego, bo on jest cały czas zablokowany, a lepiej mieć rower o kilogram lżejszy. I jak ktoś chce sobie w karbolicie zaaplikować, to proszę bardzo, jest oferta handlowa. Fajne chwyty są, wygodne. No i co, chciałbyś coś jeszcze dodać? Nie. Chociaż... A wagę masz? Co? A wagę masz? O kur... wagon przywieźli, zapomniałem. Muszę iść po wagę teraz. No nie, nie to ja czasu. Będę tutaj siedział, zażywał kąpieli słonecznych. Kąpiele słoneczne. Ale ja jestem ciekaw, ile one będą ważyły. Bo mi się wydaje, że różnica w wadze może nie być duża, a jeszcze mało tego, one się różnią tylko jednym biegiem, tak? Tak. Wieszaj M-kę. Ja odpalę maszynę. A to dwie M-ki? Nie, jedna M-ka jest M-ka, jedna L-ka. Już jest takie przygotowanie średnie, bym powiedział. Średnie. Średnie. Ile stawiasz ten dobre rower? Dobre przygotowanie. Co? Dobre. Dobre jest? Okej, okay, no to dobrze. Czyli no ciebie, ile obstawiasz? Nie wiem, ale tyle będzie. 10700, 10800. No to 700 czy 800? No tak waga skakała. Waga nie może skakać, no, musi się zatrzymać. Byłaś. To jest selka, no to dolicz o, do będzie lżejszy. 150 gramów do rozmiaru, ale a wytarowałeś wagę? Jak jest 0,0, to co tu tarować? A ten 10200. W L-ce przypominam. Czyli ten by ważył około 10-100 tak. I ma jeden bieg więcej. Tak. Widzisz? Widzę. No i dobra. Magia. Dobra. FX4 Carbon, FX5 Carbon. No co ja mogę? No co ja mogę? No mogę je tutaj. Ten mi się bardzo podoba. Który? Piąteczka ta bortowa mi się podoba. Ten mi się mniej podoba, też to fajny pojazd i... No ciągle wszystko tu ląduje. Czy tak firmy poszły do przodu, że te rowery się coraz podobają? Ja nie wiem. Do widzenia. Dajcie znać, co sądzicie, bo ja tak jak sobie w głowie w dalszym ciągu myślę o tym, dla mnie to taki rower lepszy, premium dla zwykłego Kowalskiego, który nie chce mieć brzuszka. Ja to tylko czekam na pewien ruch polskiej marki. To, co ma takie kształty bajeczne. Czy no. Oni kiedyś zrobią coś takiego? Ja bym pragnął powrotu rowerów szosowych firmy Unibike. Wiadomo, że na 24 rok nie będzie. Dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie, dzwonki, lajki, suby. I kup bidon, tak? I rowery na platformach. Pa! Pa!